Co się dzieje w Sosnowcu? Jak nie by radni, którzy by wywołują burzę podczas sesji, to by w radny Litewka, który oskarża by dyrektor Moćko o to, że nie chce przyjąć pomocy dla domów dziecka. No, wspomniany już prezydent Chęciński spotkał się zarówno z panem Litewką, jak i z panią dyrektor Moćko i udało się osiągnąć pewien kompromis. A jaki to kompromis? I to jest najważniejsze, że pomoc trafi do dzieci i to jest zdecydowanie najważniejsze, bo wokół dzieci nie powinno się absolutnie niczego negatywnego budować i nie powinny występować negatywne emocje, dlatego cieszy mnie to, że doszło do kompromisu. I de facto ta wola mieszkańców została spełniona. Skąd się ten problem wziął? No, przyznam się szczerze, to jedynie możemy wnioskować z doniesień medialnych, bo osobiście nie rozmawiałem ani z panem radnym, ani z panią dyrektor. Pan radny na Facebooku jedynie napisał, że pani dyrektor źle go potraktowała. Tego absolutnie nie konfrontowałem. Później pani dyrektor zorganizowała konferencję, na której tłumaczyła przebieg tych wydarzeń. Ja osobiście przyznam szczerze, z Domem Dziecka współpracuję od kilku lat, zresztą z innymi jednostkami także współpracuję. Nigdy nie miałem żadnego problemu w tych kontaktach, ale najważniejsze, jak powiedziałem, że udało się dojść do porozumienia.